co przeżywamy i kim jesteśmy, a także kim się stajemy. Duchu Święty, bądź z nami. Duchu Święty, dodawaj nam sił, dodawaj nam odwagi do tego, by nasze życie było pieśnią pochwalną, było pieśnią chwały, którą będziemy wyśpiewywać naszymi uczynkami, naszymi słowami na cześć Pana Boga. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. Niech spadnie deszcz, błogosławieństwo. Ojcze, oczyść mnie.
możemy dzisiaj zastanowić się i zatrzymać nad zagadnieniem, nad pojęciem tradycji apostolskiej. Mówiliśmy sobie już o tradycji ogólnie, czym jest ta tradycja. Natomiast dziś bardzo szczegółowo chcemy powiedzieć sobie w tej krótkiej katechezie wprawdzie o tradycji apostolskiej. Tradycja jako przekazywane w Kościele objawienie Boże nazywa się tradycją apostolską. Dlaczego? Czyli tradycja, drodzy Państwo, to przekazywane w Kościele objawienie Boże. Mówimy o niej tradycja apostolska i chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego apostolska? Objawienie Boże, które rozwijało się w dziejach wybranego narodu izraelskiego, osiągnęło swą pełnię w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Świadkami Jego życia, śmierci, a szczególnie zmartwychwstania, czyli świadkami Jego zbawczego posłannictwa byli apostołowie. Powołani po imieniu przez Jezusa, byli z Nim przez cały czas. Jak mówią dzieje apostolskie, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. Posłał On ich na cały świat, by nauczali wszystkie narody, ucząc je zachowywać wszystko, co sam im przykazał. Wyrazem apostolskiego świadectwa o Jezusie jest Nowy Testament. Przekazywane przez apostołów świadectwo, a więc tradycja apostolska, wyraża się nie tylko w głoszeniu, że zbawienie dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, lecz także w kształtowaniu życia pierwszych wspólnot Jego wyznawców. Tradycja apostolska, to, czego oni nauczali, co stanowili, jest dla chrześcijan zawsze obowiązującą i definitywną normą wiary i życia. Nie znaczy to, by tradycja apostolska wyrażająca dokonaną w Chrystusie pełnię objawienia Bożego nie miała się w Kościele rozwijać. Wzrasta jej zrozumienie w świadectwie, jakie daje Kościół w każdym czasie, każdemu ludzkiemu pokoleniu. Tak jak to najpierw czynili apostołowie, że Jezus jest jedynym posłanym przez Boga Zbawicielem wszystkich ludzi. Ów rozwój apostolskiej tradycji dokonuje się, jak wierzymy, pod opieką tego samego Ducha Świętego, który na początku został zesłany na apostołów. Tradycja apostolska jest tradycją żywą. Od tradycji apostolskiej, normatywnej i zawsze obowiązującej, odróżnić trzeba tradycję kościołów chrześcijańskich, a nawet różnych kościołów lokalnych. Tradycje te, choćby inspirowane Ewangelią, wielowiekowe i ważne dla chrześcijańskiego życia, jak sposób sprawowania liturgii, kształt teologii, życie zakonne i jego formy, celibat duchownych, organizacja życia kościelnego i tym podobne, mogą różnić się między sobą i podlegać zmianom. Więc, drodzy Państwo, tradycja apostolska to te wszystkie ustne i pisane przekazy, które były podawane, przekazywane z pokolenia na pokolenie, a mają swoje źródło właśnie w nauczaniu Jezusa Chrystusa, które zostało przekazane apostołom, które oni to spisali, zapamiętali i potem przekazywali innym. Będzie codzienna msza święta, młodzież będzie pod fachową opieką i warsztaty prowadzą specjaliści w tych dziedzinach, bardzo dobrzy specjaliści. Kochani, podczas tych warsztatów pod tytułem Nowe Widnokręgi, oprócz aktorstwa, mediów, polityki, kultury i tak dalej, będą specjalne warsztaty i te zaczynamy o dzień wcześniej, a więc 24 sierpnia. 24 sierpnia to warsztaty muzyczne. Zapraszamy młodzież muzykalną, młodzież, która kocha śpiew, młodzież, która gra na jakichś instrumentach, oczywiście z instrumentami.
I te warsztaty prowadzi bardzo dobry kompozytor, muzyk, twórca między innymi zespołu Lumen. Bardzo w sposób piękny to robi, fachowy, pan Zbigniew Małkowicz z najbliższymi współpracownikami. A więc zapraszamy młodzież muzykalną już od 24 sierpnia. Kończymy 27 sierpnia też obiadem. Zaczynamy obiadem, kończymy obiadem, a w międzyczasie będzie też i modlitwa, i msza święta, i inne jeszcze zajęcia. Młodzież ma cały czas zajęcia, jest to bardzo intensywne. Będą mogli też ci, którzy jeszcze nie zwiedzali Torunia, zobaczyć Toruń, zobaczyć Radio Maria, zobaczyć telewizję. Zobaczymy, co jeszcze. I msze święte będą już w sanktuarium, nowo wybudowanym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. A więc zapraszamy. Jakie koszta? Może zapytacie. Może umówmy się, że zapłacą sobie ci młodzi ludzie posiłki rano, w południe, wieczorem. Przynajmniej tyle. Będzie catering, niezbyt drogi. Zapraszamy. Wszystko inne pokrywamy my z tego 1% na kształtowanie dzieci i młodzieży. Informacje w Dziekanacie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Telefon 56 610 7200. 610 7200. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy. Powiedzcie jedni drugim. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje dobrze dzieci i młodzież. Stąd ta nasza inicjatywa, bo zależy nam na przyszłości młodzieży, na przyszłości naszej ojczyzny. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej już za moment.